Zastanawialiście się kiedyś może, dlaczego drzewa rosną? Czasami z pozoru banalne pytania, one są najlepsze. Dlaczego drzewo rośnie? Dlaczego kiedy ono w ogóle wyjdzie z ziemi, dlaczego od razu nie jest wielkie? Albo dlaczego nasze ciało, kiedy urodzimy się, wyjdziemy z brzucha, dlaczego od razu nie jesteśmy w sile wieku, 30 czy 40 lat? Nie jesteśmy najsilniejsi, najpotężniejsi? Dlaczego tak jest? Izajasz prorokował: oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Otóż całe to żywe stworzenie i my, i przede wszystkim my, jesteśmy powołani do rozwoju. I o tym chciałem dzisiaj z wami rozmawiać. Tak sobie nawet to robocze zatytułowałem. Powołani do rozwoju. Dlaczego Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem? Dlaczego jest drogą? Dlaczego od razu nie jest finalnym rozwiązaniem? Mam tu na myśli jakby uświęcenie naszej duszy. Dlaczego to spotkanie, tak, z Nim nie powoduje nie tylko tego, że zostajemy już na pewno obywatelami nieba i nic nas nie odetnie, tak? Ale że jakby dalej musimy jakby uświęcać naszą duszę, jakby wzrastać. Rozwój to Boży plan dla człowieka. Boży plan dla człowieka to jest przekraczanie kolejnych granic i kolejnych możliwości, które do tej pory osiągaliśmy. Jaka więc jest w ogóle definicja rozwoju, tak? Rozwój to proces przechodzenia do stanów bardziej zaawansowanych i doskonalszych, tak? Proces przechodzenia do stanów bardziej zaawansowanych i doskonalszych. Po pierwsze, rozwój jest więc procesem, tak? Nie następuje w sekundę, w minutę. Jest to proces. Proces jest zawsze rozłożony w czasie, tak? No i jest nim ściśle związany progres, tak? Czyli wzrost w kolejne etapy. Oczywiście rozwój też nie dotyczy naszego ducha, a dotyczy naszej duszy. To nie jest rozwój duchowy, a rozwój naszej duszy, tak? Jest on związany z kilkoma elementami. Ja się nie będę dzisiaj na wszystkich koncentrował, bo by nam brakło czasu, ale te najważniejsze. Po pierwsze, przyjmowanie Bożych prawd. Przyjmowanie ich do swojego życia. Po drugie, jest on związany ze zmianą poglądów, które mamy. Rozpoznawaniem, kim się jest w Chrystusie. Bardzo ważny punkt, o którym będę chciał dzisiaj powiedzieć więcej. No i oczywiście z wiarą. Ja dzisiaj tematu samej wiary nie będę poruszał, tak? Tutaj na warsztatach wiary i w ogóle jakby jest masę materiałów na ten temat. To jest, jakby traktuję to jako oczywistą oczywistość w tym momencie. Ale te wcześniejsze elementy będę chciał się trochę przyjrzeć, tak? Chociażby to, czyli przyjmowanie Bożych praw, zmiana poglądów, rozpoznanie, kim się jest w Chrystusie. Ale mam tu na myśli rozpoznanie również tego, kim my jesteśmy w zakresie naszego powołania. W zakresie tego celu tutaj, naszego ziemskiego życia, tak? I dojścia do tej prostej prawdy, że Chrystus we mnie nadzieja chwały. Nie Chrystus obok mnie. Nie historyczny Chrystus. Chrystus we mnie. We mnie Chrystus, nadzieja chwały. We mnie. Na tym będę chciał się koncentrować. Zacznę od tego, że przez wiele lat ja myślałem, że to w ogóle z rozwojem to jest tak, że można się rozwijać, albo można się nie rozwijać. Że można sobie dojść do pewnego momentu, jakby się zatrzymać, to się teraz się nie rozwijam, powiedzmy, odpocznę sobie, tak? I za chwilę pójdę sobie dalej, będę się rozwijał, jak podejmę taką decyzję. Ale ja po jakimś czasie zrozumiałem, że to jest demoniczna teoria uśpienia. Nie ma czegoś takiego, że ja się rozwijam, zatrzymam się i rozwijam się dalej.
Dla mnie pierwszym takim przełomem w rozumieniu tej prawdy, ja będę dalej rozwijał, było przeczytanie Efezjan 4:15. Efezjan 4:15. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Wzrastali pod każdym względem w Niego. Ja zacząłem się zastanawiać, do kogo jest ten list? On jest napisany do ludzi narodzonych z Bożego Ducha, tak? Jest napisany do Kościoła. Paweł pisze, abyście wzrastali pod każdym względem w Niego. Ja zacząłem się zastanawiać, aha, czyli można wzrastać w Chrystusa, ale można wzrastać też w nie Chrystusa. W nie Chrystusa. Zaczęło mi coś świtać. Czyli to nie jest takie oczywiste, nawet z perspektywy narodzonego z Bożego Ducha człowieka, w którym kierunku on się później będzie rozwijał. Później przeczytałem pierwszy list Piotra 2:2. Pierwszy list Piotra 2:2. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I zacząłem zastanawiać się dalej. To ten list też jest do Kościoła, do ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Czyli można wzrastać ku zbawieniu i można wzrastać nie ku zbawieniu. I nie mam tutaj na myśli, jeśli chodzi o zbawienie, pójścia do nieba. Tak? To jest jakby oczywiste, że z chwilą naszego nowego narodzenia idziemy do nieba i nic z tego nie zmieni. Ale chodzi mi o te pozostałe elementy, jakby rozumienia zbawienia, dostrzegania nieba na ziemi, tak, dosięgania realnie w swoim życiu wymiany krzyżowej, tego dziedzictwa, tak, które jest nasze. Za chwilę przeczytałem dalej. W drugim liście Piotra. W drugim liście Piotra. 3 rozdział, 18 werset. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest kolejny list, który jest napisany do Kościoła. Czyli można wzrastać w łasce, a można w niełasce. Czyli można wzrastać w prawie. Można wzrastać w poznaniu i można nie wzrastać w tym poznaniu. Tak. I ja wtedy tak naprawdę pojąłem, że my jesteśmy powołani do rozwoju, że mamy wolną wolę, tak? Jesteśmy powołani do tego rozwoju i zawsze wzrastamy. Zawsze rozwijamy się, tylko jest pytanie zasadnicze. W którą stronę? W którą stronę? Ja właśnie wtedy pojąłem, że nie ma czegoś takiego, że rozwijam się i się zatrzymuję. Nie ma czegoś takiego jak zatrzymanie. Ja sobie zacząłem to nazywać taką zasadą suwaka. Wiecie, takie suwaki, jak są czasami, nie wiem, w reklamach pożyczkowych, tak? Że sobie wybierasz kwotę, ile chcesz pożyczyć i na jaki okres. Ciało i duch są sobie przeciwne, tak? Po jednej stronie jest duch, po drugiej stronie jest ciało. Kiedy my rodzimy się na nowo, tak? Dopiero od tego momentu jesteśmy w stanie jakby prawidłowo wzrastać, brać też te rzeczy z naszego ducha do duszy. I teraz tak, to od nas zależy. Czy my wzrastamy w duchu, czy wzrastamy w cielesności? To od nas zależy. Jesteśmy zbawieni, idziemy do nieba, ale naszymi decyzjami my decydujemy, czy w tym momencie rozwijamy się w duchu i suwak idzie w tą stronę, czy rozwijamy się w ciele i suwak przesuwa się w drugą stronę. On się nie zatrzymuje. W którą stronę my rozwijamy się cały czas?
bo tak jesteśmy powołani, tak jesteśmy skonstruowani, tak? Możemy budować wewnętrznego człowieka, ale nie ma też problemu, żeby karmić cielaka, tak? Być narodzonym z Bożego Ducha. Nie ma problemu, to od nas zależy. Będziemy się rozwijali. Nam się może wydawać, że kiedy się nie rozwijamy duchowo, tak? Nie rozwijamy naszej duszy, bo poprzez branie z naszego ducha, tak? To my stoimy w miejscu. Nie. To my w tym momencie rozwijamy naszą cielesność. Za każdym razem. I to przyjmuje różne jakby postacie, ale zawsze tak jest, bo zasada działa tak samo. Ciało i duch są sobie przeciwne. Jeśli nie przemy, nie rozwijamy się w duchu, rozwijamy się w ciele. Zapisałem sobie ten przykład. Akurat Artur wczoraj mówił o nim na warsztatach, ale myślę, że zapisałem sobie go też wcześniej. To jest generalnie dobry przykład, tak? Generalnie wszyscy w kościołach mówią, że wzrastają w duchu zawsze. Ale przychodzi ładna dziewczyna do kościoła. I 3/4 facetów samotnych zaczyna mieć objawienie od Boga, że to jest ich żona, że to będzie ich żona. W tym samym czasie, w jednej społeczności. Wszyscy wzrastają w duchu. A nieprawda. Suwak przesunąłeś w stronę cielesną. W tym temacie rozwijasz się w ciele. To jest bardzo ważne, bo dla mnie to było mega rozciągające. Ja zdałem sobie sprawę w ogóle, że nie ma zastojów. Nie ma zastojów. Albo rośniemy prawidłowo, albo rośniemy krzywo. Tak? No i idąc dalej, biorąc te słowa. Można wzrastać w łasce, ale można i w prawie. Kto nam zabroni? Nikt nam nie zabroni. My podejmujemy decyzje. Możemy dobierać różne do tego teologii, nawet wersetów szukać. Albo bierzemy niezasłużoną przez nas Bożą przychylność dla nas i zdolność, którą ma dla nas. Albo zakładamy maskę, że tak jest, ale się spinamy w uczynkach. W budowaniu sobie naszych zasad. Znowu, to my decydujemy, w którąś stronę się rozwijamy. Albo rozwijamy się w łasce. Ale jak nie rozwijamy się w łasce, natychmiast suwak przesuwa się w stronę prawa. Rozwijamy się w stronę prawa. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie stanęli w miejscu. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Nasze decyzje, nasza wiara, one nas jakby w którą stronę popychają. Dalej. Możemy wzrastać w wierze, a możemy wzrastać w oglądaniu. Możemy? Znowu mamy suwak. Rozwój w wierze, rozwój w oglądaniu. To my, jakby to od nas zależy, w którą stronę rośniemy. Ale nie dajmy sobie też mówić czegoś takiego, że jak nie będziemy się rozwijali w wierze, że my sobie gdzieś tam zostaniemy i nie, automatycznie wchodzimy w system oglądania, w dotykania. Wierzymy w to, co widzimy, oczywiście, tak? Mamy rozbudowaną teorię, tak? Mówimy, w co my wierzymy, ale w praktyce zaczynamy wierzyć w widzialne. Skoro nie rozwijamy się w wierzeniu w tego, czego nie widzimy, ale czego jesteśmy pewni. No i możemy tak mnożyć takich przypadków, tej zasady, tak? Możemy rozwijać się w prawdzie, możemy rozwijać się w kłamstwie. Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. Idziemy do nieba. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie. Słyszałem już wiele tak naprawdę wyjaśnień, czasami kompromisów. Albo rozwijamy się w prawdzie, a Jezus jest prawdą. Albo żyjemy mrzonkami. I rozwijamy się w kłamstwach i w kompromisach. Ale próbujemy to dobrze obudować w Kościele i przed innymi. Zawsze w czymś wzrastamy. Zawsze następuje rozwój czegoś w nas. Mieliśmy chomika 5 tygodni. Chomikowi kupiliśmy profesjonalną klatkę. Nawet nie wiedziałem, że takie są.
miał takie dwie izby, tunele. Jedna izba to była taka bawialna, miał tam w ogóle kołowrotek. Widziałem, że są takie klatki w ogóle. Ale chomik postanowił się rozwijać. On chciał się rozwinąć w tym, w opuszczeniu tej klatki. 5 tygodni się rozwijał. Zeżarł plastik, uciekł z klatki, przeszedł 2 metry i zdechł. Się rozwinął. Pytanie, czy prawidłowo. Ja często rozmawiam z ludźmi na temat, generalnie na temat rozwoju. Bardzo często słyszę taki odpór dawany, że ale przecież chodzi o to, że mam być jak dzieci. Przeczytam tylko króciutko. 1 Koryntian 14:20. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Wiecie, kiedy pisałem sobie to, to tu świetnie przypomniał mi z mojego dzieciństwa takie dwie historie. Myślę, że one w ogóle dobrze obrazują to, jak odróżnić dziecięcą wiarę od dziecięcego w ogóle rozwoju intelektualnego. Jeśli chodzi o dziecięcą wiarę, była taka sytuacja, nie pamiętam, czy to było w przedszkole, czy szkoła, chyba jak w pierwsze klasy szkolne. Wróciłem kiedyś do domu i nagle mój świat runął. Ja się dowiedziałem, że nie ma świętego Mikołaja. Powiedzieli mi to w klasie, pokazując, że zobacz, nie ma świętego Mikołaja. Ten idzie w czerwonej czapce, ten idzie w czerwonej czapce, u tego było 16, u tego było 16. Ja byłem załamany, wtedy to była dla mnie bardzo ważna rzecz. I powiedziałem o tym w domu. Mój tata mnie wziął na stronę, poszedł ze mną na spacer, usiadł ze mną na ławce przed domem. Powiedział tak, posłuchaj. On widział, co się we mnie działo. Jest jeden święty Mikołaj. Jest jeden święty Mikołaj. I ja mam do niego numer. To wszystko to są jego pracownicy. On do nich dzwoni i każe im coś robić. Słuchajcie, tata powiedział, nic nie było mnie w stanie, mogło 1000 Mikołajów pokazać, przyjść ludzie, ja powiedziałem, nieprawda, bo tata powiedział, dziecięca wiara, tata mi powiedział, nic nie było w stanie z tego wybić. Nie pamiętam, ile czasu jeszcze wierzyłem w świętego Mikołaja, tak? Ale tata mi powiedział. Ale mniej więcej w tym samym czasie, mieliśmy toaletę, znaczy mieliśmy w naszej łazience, był sedes. W tym sedes, ten sedes, jak kiedyś one wyglądały, miał rurę spustową, połączoną taką czarną uszczelką. Ta uszczelka, ona mi się nie podobała, bo ona była szara. I jak ja chodziłem się wysikać, to ja patrzyłem na tą uszczelkę i stwierdziłem, że muszę coś z nią zrobić. Ja nie sikałem do sedesu, tylko sikałem na tą uszczelkę. Bo ona wtedy mi się wydawała, że jest taka polerowana, bo się błyszczy i że ja robię dobrze. To był ten sam czas. To był ten sam czas. Zobaczcie, gdybym się nie rozwijał i przyszedł dzisiaj do was w odwiedziny i powiedział, że idę do toalety, to się okazało, że jest zamknięte. Dziecięca wiara, nic mi nie było w stanie wybić z tego. Tata mi powiedział. Ale z drugiej strony jeszcze wiele rzeczy było przede mną. Aby prawidłowo wzrastać, prawidłowo, zawsze trzeba szukać Boga. Zawsze. Zawsze. Nie ma opcji, że da się prawidłowo wzrastać bez szukania Boga. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. W szukaniu zawarty jest rozwój. Te pojęcia, one są ze sobą powiązane. Szukanie i rozwój. I teraz zobaczcie, bo czasami to szukanie, ja słyszę takie w ogóle slogany. Ktoś siedzi w fotelu z pilotem, mówi, ja Boga szukam. Kłamiesz, Leniu. Kłamiesz. Zobaczcie. Przypomnijcie sobie, jak zgubiliście kiedykolwiek coś najcenniejszego. Jak szukaliście czegoś, co jest dla was drogocenne. Może klucze, może pieniądze. Przetrzęsnęliście wszystko. Sprawdzaliście wszędzie. Byliście w tym aktywni. Szukanie jest aktywne. Szukanie nie jest pasywne.
Szukasz, zaglądasz, wchodzisz, sprawdzasz, szukasz. To nie jest pasywne, to są często wymówki. Szukać, to jest słowo dżeteo. Ono też oznacza szukać, poszukiwać, badać, dociekać, żądać, wymagać, pożądać, pragnieć. Szukać, dociekać, dociekać, dociekać. Ono jest zawsze związane z aktywnością. Zawsze jest związane z naszym ruchem. Co mówi słowo w tym temacie? Rzymian 3, 10, 11. Rzymian 3. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Ludzie w świecie nie szukają Boga. I jeśli się rozwijają, to się rozwijają w antychrystusowości. W antychrystusowości. Nikt w świecie nie rozwija się w Bogu. Często ludzie właśnie opakowują pewne moralne rzeczy, filozofie dobra i mówią, to jest taki dobry człowiek, można go wziąć za autorytet, on się rozwija w Bogu. Nie rozwija się w Bogu. Jak jest w świecie, ma martwego ducha, absolutnie nie rozwija się w Bogu. To jest kłamstwo. Szukajcie, a znajdziecie. Szukajcie. Szukajcie. Każdy, kto szuka, znajduje. Nie ma takiej możliwości, żeby prawdziwie szukać i żeby nie znaleźć. Nie ma takiej możliwości. Pod warunkiem, że sami siebie nie oszukujemy, że my szukamy. Myślę, że to bardzo ważny warunek, tak? Żebyśmy sami siebie nie oszukiwali. Przypowieści Salomona, 8 rozdział, 17 werset. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdą mnie. A którzy mnie gorliwie szukają. Tam są obietnice. Obietnice. Znajdą mnie. Znajdą. Nie w 90%. Nie w 98%. Nie w 99%. Tylko w 100%. Znajdą. Ale gorliwość zawiera w sobie determinację i dyscyplinę. Myślę, że to bardzo dobry przykład, żeby... Ja sobie to tak uświadamiałem i patrzyłem. Coś najcenniejszego do tej pory, co zgubiłem, jak tego szukałem. Czy ja bardziej szukam Boga? Czy On jest dla mnie cenniejszy? Czy On jest dla mnie cenniejszy? Czy bardziej napieram na to? Czy jestem bardziej zdeterminowany? Czy jestem bardziej zdyscyplinowany? Czy tylko ściemniam? Dalej Dawid, o którym też jest powiedziane w drugiej księdze Salomona 5:10, że i wzrastał Dawid w potęgę, a Pan, Bóg zastępów, był z nim. Tak, on dalej prorokuje. Psalm 27, 8 werset. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Szukajcie. Szukajcie oblicza mego. Psalm 9, 11, 11 werset. Ufać będą Tobie ci, którzy znają Twoje imię, bo nie puszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Nie opuszczasz tych, którzy Cię szukają. Myślę, że w praktyce to jest bardzo często duży problem. Jest jakaś taka religijna, w ogóle taki religijny slogan, szukanie Boga. Co to oznacza? Zadaję sobie dzisiaj pytanie. Co to oznacza u Ciebie w życiu? Jak Ty szukasz Boga? Ja sobie zadawałem te pytania. Zadawałem sobie te pytania i cały czas sobie je zadaję. Ja pojąłem, jak to jest ważne. Nie chcę rozwijać się w ciele. Nie chcę rozwijać się w kłamstwie. Nie chcę rozwijać się w prawie. Nie chcę rozwijać się w oglądaniu. Szukam Go.
szukam Go. Szukanie Boga nie oznacza tylko szukania Go na samym początku, czyli nie oznacza tylko przyjścia do Jezusa, ustanowienia Go Panem i Zbawicielem, nowego narodzenia. To dotyczy też naszego funkcjonowania codziennego, każdej sfery, każdego zagadnienia. Wiecie, ja na przykład funkcjonuję tak, że jeśli pewnych rzeczy jeszcze nie wiem, tak? Nie wiem, jaki ruch wykonać za, nie wiem, za x miesięcy. Zaczynam szukać Boga w tym. Szukam. I kiedy Go znajduję, trwam w wierze. I się nie wycofuję z tego, co mówię. Nie wycofuję się z tego, co mówię. Tak na przykład było chociażby teraz z moimi wyjazdami do Gdyni. Kiedy wiedziałem, że będę tam pół roku, 3 miesiące, wszystkim mówiłem, że będę tam pół roku. Chociaż nie miałem na to żadnych papierów. To byłem tego absolutnie pewien. Znalazłem Go tam, w tym kierunku. I żyłem, że już to mam. Ale czasami jest też tak, że takiego przekonania nie mam od razu. I Go szukam. I badam. I szukam Go. Zdeterminowany i zdyscyplinowany. Druga księga Samuela, 23 rozdział, 5 werset. Jest napisany taki fragment, tutaj Dawid. Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Rozwój, nasz rozwój powinien dotyczyć każdej dziedziny życia człowieka, tak? Która dotyczy jego zbawienia. Każdej dziedziny. I teraz powiem taką bardzo jedną ważną rzecz. Z moich różnych obserwacji. Wzrastanie w Chrystusie to nie jest tylko wzrastanie w poznaniu. Wzrastanie w Chrystusie to nie jest tylko wzrastanie w poznaniu. To wzrost Chrystusa we mnie. Wzrost Chrystusa we mnie. Wzrost Chrystusa we mnie. Rozwój. Tego, co zostało we mnie złożone. Wypełnienie powołania. Jeśli wzrastamy w poznaniu, ale nie ma to realnego wpływu na nasze życie, jeśli nie praktykujemy wiary w tym wzroście, to znaczy, że krzywo rośniemy. I dlatego jest tak dużo nieporozumień. Ludzie znają na pamięć Biblię, ale nie żyją tą Biblią. Zasłaniają się Biblią, rzucają wersetami i krzywo rosną. Bo to jest wzrost czegoś, co jest obok nich. Chrystus we mnie nadzieja chwały. Chrystus we mnie nadzieja chwały. Wzrost w Chrystusie to wzrost Chrystusa w nas. W nas. W każdym z nas. Kiedy przerobimy to poznanie. Kiedy się z Nim zaczynamy utożsamiać. Zżywać i żyć tym. Wtedy tak naprawdę wzrastamy realnie w Chrystusie. Bo dla każdego z nas jest dostępny ten Chrystus w nas. Chrystus w nas. Ciało zawsze szuka łatwych i wygodnych rozwiązań. Zawsze. I nazywa to łaską. Jak rośnie w poznaniu, to mówi, że to łaska. To nie łaska. To nie ma nic wspólnego z łaską. To ciało chce, żeby było wygodnie. Ale kiedy ja obserwuję życie Jezusa, kiedy obserwuję życie mężów Bożych, którzy dokonali pewnych przełomów, to im nigdy nie było łatwo
im nigdy nie było wygodnie, nie w takim rozumieniu cielesnym. Ich życie zawsze było związane z rozwojem, tak? I z odważnymi decyzjami, z krokami wiary. Z krokami wiary. Odważne decyzje. Odważne decyzje. Odważne decyzje. To nigdy nie były rzeczy wygodne. To nigdy nie były proste rozwiązania. Wiecie, ja bardzo lubię, na tamtej półce są książki dotyczące biografii różnych ludzi. Oni nie są opisani w Biblii. Oni żyli już w późniejszych czasach. Z każdej z tych książek jestem w stanie coś wziąć z tej historii. Zobaczyć, z czym oni się mierzyli. Bohaterowie wiary. Bohaterowie wiary. Misjonarze i inne osoby. Tam nie było łatwych rozwiązań. Oni szli w wierze. Szli w wierze. I jakby przekraczali kolejne bariery, kolejne granice. Jakby miejsca, do którego doszli. Bo kiedy my się rozwijamy, no to my wchodzimy przez wiarę, w zupełnie nowe przestrzenie. W zupełnie nowe przestrzenie. Tam, gdzie nas nie było do tej pory i często, gdzie nikogo nie było do tej pory. Przez wiarę w nie wchodzimy. Zobaczcie, Józef, syn Jakuba, z pierwszej Mojżeszowej. Bez względu na jakby jego zaburzenia, bo jakby nie o tym chcę mówić. W każdym miejscu, w którym był, w swoim życiu, traktował je jako trampolina do tego, aby się wybić dalej. Aby się wybić dalej. W każdym miejscu. Ja myślę, że kiedy on siedział w więzieniu, że on nie planował, że on zostanie namiestnikiem Egiptu, ale postanowił się rozwijać. Rozwijać się tam, gdzie był. Rozwijał się w tym. Okoliczności pokazywały mu, że siedzi w więzieniu. On nie wzywał wtedy Boga zemsty nad swoimi braćmi i los, który go spotkał. On się rozwijał. I został namiestnikiem Egiptu. Dawid. Co robił Dawid? Uwielbiał Pana, ale co robił zawodowo? Wypasał owce. Wypasał owce. I się w tym rozwijał. Był w tym świetny. Z pozoru nikt tego nie widział. No to tam z nim chodził. Ale się rozwijał w tym. I to właśnie wypasanie owiec otworzyło mu drzwi. Rozwój w wypasaniu owiec do króla Saula. To, że się w tym rozwijał. Żaden z nich nie koncentrował się na okolicznościach. Każdy z nich rozwijał się. I rozwijał. I napierał. Napierał na ten rozwój. Jezus też się rozwijał. Jezus też się rozwijał. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. Drugi rozdział, 52 werset. To kiedy Jezus się tam zerwał z tego powrotu. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu. Przybywało mądrości i wzrostu. Oraz łaski u Boga i u ludzi. To w ogóle jest też ciekawe, że u Boga i u ludzi rozwój Jezusa był widoczny dla innych. Inaczej w ogóle by o tym nie napisano. On był widoczny. O rozwój widać. Widać. Zawsze widać. Zarówno w dobrą stronę słowaka, jak i w złą stronę słowaka. Rozwój zawsze widać. Paweł też się rozwijał. 3 lata spędził w Arabii. Rozwijał się. Pomimo, że intelektualnie był
jedną z, z najlepiej wykształconych osób w Izraelu wtedy. Powiedział, że potrzebuje się rozwijać. Ale dzisiaj większość osób żyje tak, że większość chciałaby być prezydentami, pastorami milionowych kościołów. Ale skoro nie widzimy wypchnięcia jakiegoś teraz, to odpuszczamy. To tu i teraz decydujemy, czy się rozwijamy. To tu i teraz decydujemy, w którą stronę suwak przepychamy. Tu i teraz. Każdego dnia. W każdej decyzji. Nikt nie został wielkim prezydentem od razu. Ani pastorem milionowego kościoła. Bo to był plastikowy kościół. Jedno ze znaczeń słowa błogosławiony to jest wypchnięty ku rozwojowi. Wypchnięty ku rozwojowi. Błogosławieństwo mamy z krzyża. To jest nasze dziedzictwo. Jesteśmy wypchnięci do rozwoju. Do prawidłowego rozwoju. W prawidłowym kierunku. I dzisiaj to my bierzemy tą pałeczkę i lecimy z tym dalej. To my podejmujemy decyzję. Nie ma ograniczeń i nie ma blokad, jeśli chodzi o nasz rozwój. Mamy to z krzyża. Mamy to z krzyża. To jest nasze dziedzictwo. Nasze dziedzictwo. W Ezechiela w 17 rozdziale 5-6 czytamy, jest taki fragment. Potem wziął z tej ziemi latorość i zasadził ją na urodzajnym polu, aby rozwijała się w bujny krzew winny. Właśnie o to chodzi. O to chodzi. Tylko chodzi o to, żebyśmy to słowo potrafili zamienić na praktykę życia. Abyśmy nie żyli tylko i mówili, że jesteśmy zasadzoną latorością, która ma się rozwinąć w bujny krzew winny. Tylko żebyśmy wiedzieli, co w naszym życiu to oznacza. Czym jest ten krzew winny. Jak to w praktyce naszego funkcjonowania z ludźmi, w społeczeństwie. Jak to, co to jest. I to się ściśle wiąże, tak, z naszym powołaniem, z tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Nie tylko na zasadzie powiedzenia, jestem dziedzicem. Jestem dziedzicem. Ale pójścia krok dalej. Bujny krzew winny. To jest Boży plan, tylko mamy go skonkretyzować. Skonkretyzować. Przypowieści Salomona 15-14 jest taki fragmenty bardzo nielubiane w kościołach charyzmatycznych. Serce rozumne szuka wiedzy, lecz usta głupców karmią się głupotą. Serce rozumne szuka wiedzy. Nie ma nic złego w tym, żeby szukać wiedzy. Ludzie często dociskani, nie wiem, przez jakieś złe doświadczenia z nauką, z presją, tak jak mówił Artur dzisiaj, kiedy spotykają Jezusa, ja po prostu powiem coś takiego, zaczynają głupieć. Jakby, że wiedza jest niepotrzebna. Do pójścia do nieba jest niepotrzebna. Ale pytanie, co my dalej chcemy w życiu zrobić? Bo ja jestem w wielu miejscach, do których bym nie dotarł, gdybym nie miał wiedzy. I w życiu bym im Chrystusa nie głosił. I w życiu bym im nie zaprezentował. Bo gdybym podbiegł do mnie, do nich tylko i powiedział, Jezus nie zbawił, Jezus nie zbawił, to by mi zamknęli drzwi. Serce rozumne szuka wiedzy. Lecz usta głupców karmią się głupotą. Dokształcajmy się. Wzrost w Chrystusie to nie jest tylko wzrost w znajomości Biblii. Poznajemy Boga, charakter Boga.
rozpoznajemy w komorach, szukając Boga, kim jesteśmy w Chrystusie. Wierzymy to wszystko, co mamy. Rozwijamy się również w wiedzy i wjeżdżamy w ten świat. To się w ogóle nie wyklucza. Czasami mam takie wrażenie, że to są stawiane takie albo jedno, albo drugie. Nie! Dlatego wam powiedziałem wcześniej, że wzrost w Chrystusie to wzrost Chrystusa we mnie. Każdy z nas ma jakieś powołanie. Każdy z nas. Nie ma nic złego w dokształcaniu. Wręcz przeciwnie. Serce rozumne szuka wiedzy. Dalej 18-15 przypowieści Salomona. Samo jest potwierdzone. Serce rozumne nabywa mądrości, a ucho mędrców szuka wiedzy. Mądrość czerpiemy z naszego ducha. Tam mieszka pełnia mądrości. To jest nasza relacja z Bogiem. To jest nasza komora. Mądrość. Mądrość. Proroczy ogląd. I wiedza. Mądrość i wiedza. Mądrość i wiedza. Celem działania diabła nie jest przede wszystkim to, abyśmy byli biedni. Przede wszystkim jest, abyśmy byli bezużyteczni dla Królestwa. Bezużyteczni. Bezużyteczni. Jeśli kasą diabeł jest cię w stanie posadzić w fotelu, to będziesz ci miliony odsyłał. Bo siądziesz w fotelu. Siądziesz w fotelu. Coś wam powiem. Nie wszyscy znacie dobrze moją historię. Kiedyś byłem współwłaścicielem kancelarii prawniczej dużej w Warszawie, kilku spółek. W związku z tym, że postanowiłem realnie iść za prawdą, nie chciałem siedzieć też jakby w żadnych kompromisach, postanowiłem opuścić to wszystko, co przez lata budowałem. Mogłem jeszcze zostać i odcinać kupony. I z moimi byłymi wspólnikami poprosili mnie, czy przez rok czasu mogę nie świadczyć zakazu działalności konkurencyjnej na bardzo dobrze, bardzo dobrych warunkach finansowych. Notabene, ja wiedziałem o tym wcześniej. Chodzę z Duchem Świętym i wiedziałem, że takie rozwiązanie będzie mi zaproponowane. I to był dobry czas. Ten rok czasu. Nie pracujesz. Kasa płynie. Fajnie. Ciało się cieszy, bo ciało to było mega szczęśliwe. No i mniej więcej w połowie tego roku to ja sobie wymyśliłem tak. Na początku mówiłem, że to objawienie od Boga, nie? To objawienie od Boga. Że ja pójdę do mojego głównego byłego wspólnika i ja mu powiem, żebyśmy to jeszcze przedłużyli o 2 lata. No i poszedłem. Jakież było moje zdziwienie, kiedy mi odmówił. Słuchajcie, dziękuję Bogu. W ogóle to by było najgorsze, co mógłbym zrobić. Ja dzisiaj to rozumiem. Najgorsza rzecz, którą mógłbym zrobić. Kompletnie bym się nie rozwinął. Zamiast siedzenia przez 2 lata w fotelu, pewnie coś bym robił, ale to by było bardziej pozorowane. Założyłem firmę konsultingową i wszedłem na przestrzenie, na których nigdy nie byłem. Mi dzisiaj nikt nie musi mówić z perspektywy tych 2 lat, że ja się rozwinąłem, bo ja to wiem, że się rozwinąłem. Bo ja wiem, w jaki sposób ja rozmawiałem z kontrahentami. Ja wiem, jak podchodziłem do wielu rzeczy. Ja wiem, jaki nastąpił we mnie progres. Ale ciało szukało wygodnego rozwiązania. I mówiło, że to łaska. To nie łaska. To nie łaska. To nie łaska.
kiedy nasz rozwój jest połączony z naszą wiarą, z praktykowaniem tej wiary, to my się stajemy jak torpeda. Jak torpeda. To nie ma takiego miejsca, żebyśmy nie byli w stanie wejść. Nie ma takiego miejsca. Nie ma takiej możliwości. Ja się zmagam z wieloma rzeczami, których w ogóle nigdy do tej pory w życiu swoim nie dotykałem. Ja wchodzę z nich przez wiarę. One z pozoru tylko czasami wyglądają, że są takie same. To są zupełnie nowe rzeczy. Kiedyś bym się spinał, bym się tego bał. Dzisiaj ja w ogóle wjeżdżam tam świadomy Chrystusa we mnie. Chrystusa we mnie. Jest jeszcze taka jedna ważna rzecz, która mam wrażenie, że często gdzieś kręci się jako taki, jako takie kłamstwo, które jest wynoszone tak do rangi w miarę sukcesu. Ilość zarabianych pieniędzy to nie jest główny miernik rozwoju człowieka. Nie jest. To nie jest główny miernik rozwoju człowieka. Ludzie często w ten sposób też na siebie patrzą. To bardzo często wynika jeszcze z pewnych deficytów. I tak postrzegają, że jak ktoś ma kasę, jest rozwinięty, możesz zarabiać dużo i się krzywo rozwijać. Możesz się rozwijać w prawie, w kłamstwie, w oglądaniu, a zarabiać dużo. Pytanie, czego chcesz? Czy zależy ci na prawidłowym rozwoju, na przesuwaniu suwaków? Czy tylko na kasie? Ja nie mówię, że każdy rozwój finansowy jest tak. Nie, nie o to mi chodzi. Mówię, że to nie jest miernik główny. Nie w ten sposób. Bo możesz natomiast rozwijać się prawidłowo, ale pewnych rzeczy w ogóle jeszcze nie widzieć. Nie doświadczać. Ale idziesz w wierze, idziesz w łasce, rozwijasz się z tym, co odebrałeś, kim jesteś, podążasz za tym i za chwilę będzie gigantyczny przeskok. Gigantyczny. 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 Bo co daje rozwój? Tak, w zakresie, ten rozwój w Chrystusie, w zakresie tych wykonywanych zadań, tak? Głębszą i lepszą perspektywę widzenia. Czyli ostrość widzenia rzeczy w duchu, tak? Czyli perspektywę proroczą. Perspektywę proroczą. Proroczy ogląd rzeczywistości, tak? Świeże objawienia. Wiesz, co masz zrobić. Wiesz, co masz zrobić. Nie zastanawiasz się. To wypływa z ciebie. Wiesz, co masz zrobić. Odwagę. Męstwo. No i gwarancję sukcesu. Tak jak powiedziałem, bo to jest nasze połączone z wiarą. Zawsze jest sukces. Kiedy jesteśmy w nowych sytuacjach, w nowych wyzwaniach, tak, to my musimy wyzwolić wiarę i moc Bożą. Siłą rzeczy. Bo to są nowe przestrzenie. Tam nie ma żadnego lewego poczucia bezpieczeństwa. Nie ma takiej opcji. Wchodzisz w nowe, wchodzisz tam, gdzie nie byłeś. Nie doświadczyłeś tego. Nie ma planu B, nie ma niczego. Wchodzisz tam. Ty i Bóg w tobie. Ty idziesz, ty podejmujesz decyzję. Przez wiarę. I wchodzisz tam przez wiarę i moc Boża temu towarzyszy. Bo to jest naturalna konsekwencja i zasada, tak? Życie w ten sposób staje się naszym poligonem, tak? Rozwalamy kolejne zastępy wroga. W takim właśnie naszym codziennym wydaniu. Tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie pracujemy, tam, gdzie funkcjonujemy, tak? Tam, gdzie się obracamy. Rozwalamy te zastępy wroga. Wchodząc przez wiarę. Rozwinięci. Wyzwalając Bożą moc. Co jest potrzebne też do prawidłowego rozwoju? No odpowiednie warunki, tak? Odpowiednie warunki. Należy opuścić miejsce śmierci. Miejsce, które jakiekolwiek by ono nie było, które uniemożliwia
prawidłowy rozwój, wpływ jakichkolwiek osób na Twoje życie, czarowników. Jeśli widzisz, że blokuje Cię w tym, odetnij to. Odetnij to, wyjdź dzisiaj. Bez żadnych w ogóle złudzeń, bez żadnego zastanowienia. Odetnij miejsce śmierci, ale też miejsce komfortu. Miejsce komfortu. Opuść miejsce komfortu. Mówiłem Wam jakiś czas temu, jak spacerowaliśmy z Julitą w Gdyni, te ptaki. A kiedyś powiedziałem, Boże, ja chcę zawsze głosić. Chcę zawsze głosić do ludzi. Chcę zawsze. Chcę ich ewangelizować. Ale przyszedł czas, że wszedłem w te miejsca bardziej zawodowe i przestałem to robić tak, jak chciałem. I Duch Święty mnie zapytał, pokazując mi tych ludzi, których miałem, co o nich sądzisz? Przyszła korekta, przyszła pokuta. A to się wiąże z tym, co powiedziałem wcześniej. Każdy z nas ma wiedzieć, kim jest. Kim jest. Kim jest. Kim jest w Chrystusie. Skutkiem rozwoju jest zawsze wzrost dojrzałości i chęć brania odpowiedzialności. Coś Wam powiem. Ja wiem dwie takie sytuacje, w których Duch Święty na ewangelizacjach ulicznych coś mi bardzo wyraźnie pokazał. Kiedyś mówiłem Wam, za pierwszym razem, jak wyszliśmy głosić Ewangelię, to był mój pierwszy raz głoszenia Ewangelii na ulicy. Swoje świadectwo mówiło 6 osób. Nas wtedy. Różnych osób. Ja nie widziałem nigdy więcej, nie widziałem tego tak wyraźnie jak wtedy. Każde świadectwo trafiało do innych ludzi. I ci ludzie stawali. Ja wtedy w ogóle pojąłem, jak ważne jest każde świadectwo spotkania z Jezusem. Ja bym tam nie przebił się do pewnych osób. Inne osoby też. Ale kiedy 6 osób wyszło, stawały kompletnie różne grupy ludzi, zatrzymywały się i słuchały. Wow, to było to pierwsze. Teraz, kiedy postanowiliśmy, że będziemy sami z Julitą wychodzić i głosić Ewangelię na ulicę, i wyszliśmy pierwszy raz i wzięliśmy na to odpowiedzialność, ja zobaczyłem, jak bardzo wzrosło namaszczenie. Kiedy my postanowiliśmy, i też mi tego nie musiał nikt mówić, kiedy my postanowiliśmy, że my to robimy, że bierzemy za to odpowiedzialność, namaszczenie, które tam było, Duch Święty mi pokazał to, było bardzo wyraźnie. Ten wzrost. Ale wzięliśmy odpowiedzialność za to. Wzięliśmy odpowiedzialność. Przyjaciele, będę kończył takim apelem. Rozwijajmy się prawidłowo, tak jak zostaliśmy do tego powołani. Amen. Ostatnio rozmawiałem z takim kolegą, który też ćwiczy na siłowni wiele lat. I on mi opowiadał, jaką ma taką od wielu lat już roczną technikę wzrostową. On ma roczną technikę. Każdy ma inną, on ma swoją. Ale zauważył to, co zauważyłem też ja przez lata ćwiczeń. Zauważyłem, że jeżeli ta technika jest dobra i jest systematyka w tej technice, to mięsień reaguje zawsze, aczkolwiek nie zawsze u każdego tak samo. Na przykład jest taki organizm, że przez kilka miesięcy nie dzieje się nic z mięśniem. A potem w przeciągu
kilku dni lub kilku tygodni następuje jego rozrost. Takie są organizmy. Na przykład jego organizm taki jest, tego kolegi. I on sobie to odnalazł przez lata i on w ogóle nie ma z tym problemu, że na jakimś odcinku czasu w ogóle nie widzi wzrostu. Jego to nie obchodzi. W ogóle go to nie obchodzi. On wie, że stosuje pewną technikę, trwa ona powiedzmy 4-5 miesięcy i musi nastąpić tąpnięcie w jego organizmie. To jest rozwój. Rozpoznaj siebie. Zawsze w sposób prawidłowy się rozwijaj. Zawsze. Nie ma opcji, żebyś stał, tak jak Michał powiedział. To jest bardzo ważne słowo. Wiecie, nie ma czegoś takiego, że się człowiek nie rozwija. Oczywiście, że się rozwija zawsze, tylko albo źle, albo dobrze. Zawsze się rozwija, albo rozumiesz? Bo to my nie możemy nie rosnąć. Tak jak nie możemy się nie starzeć. Starzeć się każdy będzie, tylko jeden będzie coraz większym mędrcem, a drugi coraz większym głupcem. Rozumiecie? Ale starzeje się każdy. Są starzy głupcy i starzy mędrcy. Musisz się rozwijać prawidłowo i nie przejmuj się tym, że na jakichś odcinkach nie widzisz wzrostu. Ponieważ rozwój ma w sobie wpisany wzrost. Muszą następować tąpnięcia. Czasami możesz przez wiele miesięcy iść z Chrystusem za rękę i nie dzieje się nic. Wręcz możesz odczuwać, że jedynie obecność demoniczna wzrasta. Ale to nie oznacza, że jest źle. Idąc przez ciemną dolinę też się idzie. Rozumiesz? Idzie się też. I wychodzi się potem, jest się silniejszym, mocniejszym. Tak jest ze wzrostem. Przyjaciele.